Cześć, bardzo mi miło przywitać Was na festiwalu Kino Dzieci. Nazywam się Anna Tatarska i spotykamy się po projekcji filmu Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai – Tajemnica Skorpiona. Naszymi gośćmi są reżyserka filmu Tina Maćkić. Cześć, bardzo mi miło. I twarze, które wszyscy dobrze znacie. Jest z nami Neil Skendall. Cześć. I Polly Stierne. Hej. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam wasze imiona. Są trochę trudniejsze niż Lasse i Maja. Pierwsze pytanie dla Tiny. Książki o Lasse i Mai są szalenie popularne, tak samo jak filmy. Mój syn też jest wielkim fanem. Wzięłaś na warsztat historię, która cieszy się ogromną sympatią wśród młodych fanów, a oni potrafią być bardzo wymagający. Jak poradziłaś sobie z tym wyzwaniem? Jak wyglądała praca nad tym filmem? Tak jak powiedziałaś, jednym z wyzwań jest sprostanie oczekiwaniom publiczności. Lasse i Maja są szalenie popularni i każdy pewnie ma w głowie jakiś ich obraz. Mogę wam obiecać, że rozpoznacie tu świat Lassego i Mai, zwłaszcza z ostatniego filmu. Kolejnym wyzwaniem było to, żeby zrobić coś nowego w ramach tego uniwersum. Dlatego mój film jest trochę bardziej mroczny i więcej uwagi poświęcam czarnemu charakterowi, którym jest Skorpion. Zanim przejdę do pytań do Nilsa i Polly, chciałam cię jeszcze zapytać o tę straszną i mroczną stronę filmu. Sama lubię oglądać straszne filmy. Dzieci chyba też lubią się bać na filmach, byle nie za bardzo. Jaki jest złoty środek, żeby nie przesadzić i nie wystraszyć za bardzo młodych widzów? Tak, dzieci też uwielbiają się bać. A jaki jest ten złoty środek? Staram się polegać na intuicji. Używam różnych metod, żeby znaleźć ten odpowiedni poziom strachu. Na przykład czasem proszę operatora o Lego, żeby rozjaśnił jakąś scenę, jeśli była zbyt mroczna albo zbyt straszna. W jednej scenie kazałam też naszemu złoczyńcy potknąć się i przewrócić, żeby takim komicznym elementem trochę rozładować nastrój. Podczas postprodukcji cały czas rozmawiamy też o dźwięku, muzyce. Czy trzeba coś gdzieś podkręcić, czy raczej zejść trochę z tonu. Cały czas mam to na uwadze. Ale moim głównym celem jest jednak maksymalne zbliżenie się do tej granicy strachu. Chcę, żeby moi widzowie wstrzymali na chwilę oddech podczas seansu. Zanim oddam głos naszym gwiazdom, chciałam tylko wyjaśnić naszym widzom, że postprodukcja to wszystko, co później dzieje się ze scenami nakręconymi na planie. Trzeba je połączyć w jedną całość. Czasem trzeba zmienić kolory. Czasem trzeba coś z filmu wyciąć. To jest właśnie postprodukcja. Chciałam się tylko upewnić, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. A moje pierwsze pytanie dla Nilsa i Polly jest bardzo łatwe. Lubicie straszne filmy? Tak, lubię straszne filmy. Ale to zależy od dnia i od tego, jak się czuję. Jeśli miałem dobry dzień, to fajnie obejrzeć jakiś straszny film. Ale jak dzień jest słaby, to nie zawsze mam na to ochotę. Tak, ja chyba wolę śmieszne filmy od strasznych, ale czasem fajnie poczuć tę ekscytację i adrenalinę, którą dają straszne filmy. Rush you get when you look at a scary movie.
Muszę tu dodać, że naprawdę podobało mi się to połączenie, o którym mówiła Tina, czyli strach i śmiech w scenie, w której tajemniczy bohater przemieszcza się chyba obok jakiejś karuzeli i cały czas na coś wpada albo o coś się potyka. To było super zabawne. Kiedy byliście na planie i kręciliście ten film, pewnie nie było się czego bać, tylko raczej dobrze się bawiliście. Możecie trochę nam o tym opowiedzieć? To już wasz drugi film w świecie Lassego i Mai, więc jesteście ekspertami. Moim zdaniem za drugim razem było o wiele prościej, bo byłam już do wszystkiego przyzwyczajona. Wiedziałam, jak to jest być na planie. Kręcenie filmu to zawsze dobra zabawa, ale czasem nawet ja bałam się Skorpiona, tego czarnego charakteru. Pamiętam, jak raz odwróciłam się po tym, jak skończyliśmy ujęcie i przestraszyłam się, jak na niego popatrzyłam. Ale głównie było bardzo śmiesznie. No i nie ma czego się bać, bo wiemy wszystko, co się dzieje po drugiej stronie kamery. A jak ty wspominasz pracę na planie, Nils? Mam tak samo jak Polly. Nie bałem się, bo wiedzieliśmy, jak wszystko działa. Było bardzo fajnie. To bardzo miłe doświadczenie być na planie i kręcić film. Za drugim razem o wiele łatwiej niż za pierwszym było nauczyć się scenariusza. Ponieważ to już wasz drugi raz, musicie już bardzo dobrze znać swoich bohaterów. Jak sądzicie, dlaczego Lasse i Maja są aż tak popularni i kochani przez dzieci na całym świecie? Jaki jest ich sekret? Nie mam pojęcia. Spróbuj. Czasem utożsamiam się z postacią Mai, przynajmniej w filmach, bo jest bardzo odważną, fajną osobą. Niczego się nie boi. Chce śledzić tego przestępcę i robi różne inne rzeczy, na które mi brakowałoby odwagi. Ale jeśli chodzi o książki, to nie wiem, czemu są tak popularne. Wiem, że są bardzo popularne tutaj, w Szwecji i chyba też na całym świecie. Ale nie wiem, czemu. Może to przez to połączenie, o którym mówiła Tina. Połączenie w filmie strachu i śmiechu. Poza tym niektóre dzieci też chcą być albo są detektywami i chyba utożsamiają się z tymi bohaterami. Chciałabyś coś dodać, Tino? Myślę, że wszyscy lubimy dobre zagadki. Każdy chce czasem być detektywem, znaleźć jakieś ślady i rozwiązać sprawę. Ten kryminalny wątek, tematyka detektywistyczna są bardzo popularne w Szwecji. Zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Chyba każdy z nas ma w sobie detektywa, który lubi rozwiązywać zagadki. Dlatego także rodzice mają frajdę z oglądania tych filmów z dziećmi. Wielu z nas, dorosłych, uwielbia skandynawskie thrillery. To idealne połączenie. Mam pytanie do Nilsa i Polly, znowu o plan filmowy. To, co uwielbiam w tych filmach, to staranność, z jaką wykreowany jest cały ten świat. Jest trochę nierealistyczny. Sprawia wrażenie, jak gdyby rozgrywał się gdzieś w przeszłości, ale właściwie nie wiemy tego na pewno. Jest tam trochę jak w baśni. Jak ten plan filmowy naprawdę wygląda? Wszystkie te samochody, radiowozy, to jakieś szaleństwo. Jak to jest? Bardzo fajnie jest być na planie. Super było móc się przejść i rozejrzeć po różnych planach, różnych pokojach. Film, tak jak książka, rozgrywa się w mieście, w Valleby i w jego okolicach.
Przez to, że jest bardzo kolorowo, jest tak, jak powiedziałaś. Nie do końca wiemy, w jakim jesteśmy czasie. No i te stare samochody. Nie jestem przyzwyczajona do oglądania tylu fajnych samochodów. Nawet nie wiem, z jakich lat, ale na pewno starych. Fajnie było móc przebywać w różnych takich miejscach. Bardzo mi się to podobało. A ty jak sądzisz? Mnie też się bardzo podobało bycie na planie, bo zawsze, kiedy mieliśmy przerwę, mogłem sobie pochodzić i poodkrywać, co tam jest. Nie za daleko, ale po prostu rozejrzeć się, popatrzeć na samochody i tak dalej. Ten radiowóz był ekstra. To chyba był prawdziwy radiowóz z przeszłości. Super było móc go zobaczyć i wiedzieć, jak to wszystko wtedy wyglądało. Chciałabyś coś dodać, Tino? Tak. Nakręciliśmy film w Alingsås, na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Mieszkańcom tego miasteczka bardzo spodobały się różne rzeczy, które zbudowaliśmy jako dekoracje. Właścicielka jednego sklepu chciała zachować naklejki, które przykleiliśmy jej na szybie, bo takie jej się spodobały. Rozwiesiliśmy też wszędzie różne flagi. Chyba Alingsås też chciało je zatrzymać. Też im się to podobało. Przyjechaliśmy do małego Alingsås i zmieniliśmy je w miasteczko jak z bajki. Opowiedz mi o muzeum. To był bardzo ciekawy element pierwszych scen filmu. Czy to miejsce istnieje naprawdę, czy stworzyliście je na potrzeby tej produkcji? Chodzi ci o park rozrywki? Nie, o sam początek filmu, kiedy mamy to muzeum. Jasne. To prawdziwe muzeum w Göteborgu. To stare... Naturhistoriska Muzeum. Muzeum Historii Naturalnej. Tak. I tak samo jak w filmie, są tam wypchane zwierzęta. Wszystko jest prawdziwe. To bardzo stary, imponujący budynek. Dlatego chcieliśmy tam nakręcić pierwszą scenę. Jasne, dzieci to uwielbiają. Mamy jedno muzeum w Polsce, w którym jest na przykład szkielet dinozaura. To muzeum dla dorosłych, ale dzieciaki tam szaleją. Bardzo podobała mi się ta scena, ale wróćmy do Nilsa i Poli. Jaka była najtrudniejsza rzecz, jaką musieliście zrobić na planie? Zapamiętanie scenariusza. Kwestie były trochę dłuższe niż ostatnim razem. Tak, było dużo dosyć długich scen, do których trzeba było zapamiętać dużo różnych kwestii naraz. To było ciężkie. Ale ten film różnił się też od poprzedniego przez COVID. Filmowanie w trakcie czy w sumie po pandemii, to było trudne. Na planie były specjalne osoby, których zadaniem było pilnować, żeby nikt się nie rozchorował i wszystko dezynfekować. Albo kiedy mieliśmy dużo statystów, na przykład jak byliśmy w Tivoli, w parku rozrywki. Tak, w parku rozrywki było bardzo dużo statystów. To było trochę trudne, bo przez COVID trzeba było mieć maseczki. To było chyba najtrudniejsze, że wszyscy w ekipie musieli przez cały czas nosić maseczki. Przez to nie widzieliśmy w ogóle, jaką kto ma minę. Ale ogólnie było dobrze i nie tak ciężko. Tina, a co było dla ciebie najtrudniejsze? Chciałam coś dodać do tego, co Poli mówiła o maseczkach. To było bardzo śmieszne, bo wszyscy, cała ekipa techniczna, nosiliśmy maseczki przez cały czas. Kiedy skończyliśmy kręcić film i mogliśmy je zdjąć, bardzo dziwnie było zobaczyć, jak naprawdę wyglądamy. Przyzwyczailiśmy się, że widzimy tylko swoje oczy. Ale tak, zgadzam się, że praca z koronawirusem w tle to było wyzwanie.
wyzwanie. Utrzymywanie dystansu, ciągły stres o to, czy ktoś nie zachoruje, ciągła gotowość do ewentualnej zmiany scenariusza, kolejności kręconych scen albo liczby statystów, których mogliśmy zaprosić w danym dniu. To wszystko mogło się zmienić dosłownie z dnia na dzień. Ale na szczęście wszystko się udało i nie mieliśmy większych problemów. Niektórzy mogą sobie myśleć, że przecież to tylko film dla dzieci, ale to dowodzi, że musieliście się zmagać z tymi samymi problemami, co reżyserzy filmów dla dorosłych na całym świecie. Wielkie gratulacje, że wam się to udało mimo tak trudnej sytuacji. Chciałabym zadać ostatnie pytanie. Nasi widzowie, kiedy mamy takie spotkania w kinach, często pytają po seansie właśnie o tę jedną rzecz. Przykro mi, Tino, tym razem pytanie do aktorów. Okej. Jak to jest być aktorem, aktorką? Zawsze chcieliście grać w filmach? Czy w przyszłości też chcecie zawodowo zajmować się aktorstwem? Granie w filmach jest fajne. To bardzo ciekawe, bo kiedy samemu się występuje, można zobaczyć, jak wszystko działa po drugiej stronie kamery. Jak teraz oglądam inne filmy, inne seriale, jak tylko zobaczę coś ciekawego, zawsze się zastanawiam, jak oni to zrobili? Jak to wyglądało na planie? To bardzo fajne i ciekawe, bo oglądając film, zwykle się o tym nie myśli. Ile osób było odpowiedzialnych za tę jedną scenę? Ile osób potrzeba, żeby nakręcić to jedno idealne ujęcie? Ale super jest grać. Odkąd zagrałam w pierwszym filmie, bardzo chciałam zagrać w kolejnym. Nie wiem, czy w przyszłości też będę chciała być aktorką, ale kiedy gram, jest naprawdę fajnie. Nils? Też myślę, że bardzo fajnie jest być aktorem. Można się dużo nauczyć o tym, jak się robi filmy i, tak jak mówiła Polly, jak to wszystko wygląda po drugiej stronie. Aktorzy widzą rzeczy, których inni nie widzą. Myślą o rzeczach, o których nie myślą inne osoby, które nie są aktorami. Nie wiem, czy jak dorosnę też będę chciał grać, ale myślę, że byłoby bardzo fajnie. Zobaczymy. Może zobaczymy cię w kolejnej części filmu, jeśli za szybko nie urośniesz. Może. Raz jeszcze wam dziękuję i przypominam naszym widzom, że naszymi gośćmi byli reżyserka Tina Maćkić i aktorzy Nils Kendall. A może czyta się to Kendall? Nigdy nie wiem. Kendall. Nils Kendall i Polly Stierne, ekipa filmu Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, Tajemnica Skorpiona. Wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję.